Pierwszy filmik powtórzeniowy z funkcji kwadratowej. Funkcja kwadratowa wygląda w ten sposób, taka podstawowa, że zaczyna się w zerze i leci o tak, ramiona są do góry albo ramiona są w dół. I to jest wykres funkcji takiej podstawowej, kiedy jest ax kwadrat. Kiedy a jest dodatnie, na przykład plus 2, to ramiona są w górę. Kiedy a jest ujemne, to ramiona są w dół. Czyli to jest, kiedy a jest ujemne, to jest, kiedy a jest dodatnie. Dwa na raz nanoszę. I teraz. Moglibyśmy o niej powiedzieć kilka rzeczy. Na pewno szerokość tej funkcji, gdybyśmy chcieli tabelę wykonywać, to moglibyśmy to sprawdzić. Zdarzają się takie funkcje, dość szerokie albo wąskie. To zależy wszystko od tego a. Jeżeli a jest bardzo duże, to funkcja jest wąska. Jeżeli a jest bardzo małe, na przykład wynosi tyle, to jest bardzo szeroka. Gdyby były z minusami, to po prostu byłyby do góry nogami, czyli by ramiona były w dół. Wierzchołek funkcji jest w zerze, znajduje się 0, 0, wierzchołek funkcji 0, 0. Ona jest, rozpatruję cały czas tą. Załóżmy, że tą robię. Widzimy, że jak będziemy patrzeć od lewej do prawej, to widzimy, że ona maleje, patrząc od lewej. Potem odtąd, patrząc w prawo, ona rośnie w górę. Więc możemy podać przedziały monotoniczności. Możemy powiedzieć, że funkcja jest malejąca dla x-ów należących od minus nieskończoności do zera. Podajemy po x-ach 0 domknięte. Ona malała w tą stronę faktycznie, a potem odtąd, jak lecimy w prawo, to ona rośnie do góry. Funkcja jest rosnąca dla x-ów należących od zera do plus nieskończoności. Z racji tego, że rozpatrujemy tak naprawdę to osobno i to osobno, to tutaj może być domknięte i tu może być domknięte. Kiedy są inne przykłady, to tam czasami trzeba domknąć i otworzyć nawias, ale to są szczegółowe przykładki. Dobra. Wartość najmniejsza i największa. Rozpatruję cały czas tylko tą. Ona ma wartość najmniejszą tu. Wartości największej nie ma, bo ona leci do góry. Czyli moglibyśmy napisać, że wartość minimalna, y minimalne, to jest po prostu 0, bo ona dotyka poziomu tutaj zerowego, potem leci do nieskończoności. Wartości maksymalnej nie przyjmuje, bo cały czas leci w górę. Moglibyśmy też podać dziedzinę. Dziedzina to jest akurat od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Cały czas patrzę na tą górną. Jakbyście Państwo chcieli sobie spróbować opisać tą dolną, to prawie tak samo się opisuje. Ona akurat tu ma maksimum, nie osiąga minimum, bo ona leci cały czas w dół, więc minimalnej wartości nie przyjmuje. Maksymalną przyjmuje 0, bo jej czubek dotyka 0, na osi y dotyka 0. Ona tutaj, jak patrzymy od lewej, ona rośnie, a potem maleje w ten sposób. Więc bez problemu można byłoby sobie to odtworzyć. Zbiór wartości. Zbiór wartości to są y, które spełniają. Ja robię tą. Ona się zaczęła od zera, odtąd, i leci w górę. Czyli leci od zera do plus nieskończoności. O tym mówi zbiór wartości. Czyli tak naprawdę ze zbioru wartości można odczytać wartość maksymalną lub minimalną, w tym wypadku minimalną. Dodatkowo z tego można też odczytać współrzędne wierzchołka na y, ale to już tam później, w dalszej części. I teraz tak, zdarzają się jakieś łatwe pytania typu, czy taki punkt, jedna, druga, minus 1, czy ten punkt należy do takiego wykresu funkcji? Czy do tej paraboli należy? No, żeby sprawdzić, czy należy, trzeba podstawić x i y. Podstawiam zamiast y tu, a zamiast x podstawiam to. Całe to, patrzcie, całe to jest do kwadratu. Jedna, druga do kwadratu. No i wykonuję te działanie. Tutaj jest 4 razy 1 czwarta. Bo potęga powoduje, że ona leci tu i tu.
czwórka się skraca z czwórką, zostaje jedynka, jedynka i mamy po lewej stronie minus jedynkę, a po prawej stronie jedynkę. To oznacza, że ten punkt nie należy do wykresu funkcji. Żeby należał, musi być po lewej stronie to samo, co po prawej. To są takie zadania się trafiają. Czasami proszą, żebyś policzył, ile wynosi współczynnik a. Masz taką funkcję i proszą cię, żebyś podał wartość współczynnika a, małego a, jeżeli punkt taki należy do tej paraboli. Skoro on należy, to znaczy, że możemy go tu wstawić. Nawet gdyby nie należał, moglibyśmy go wstawić, żeby coś sprawdzić. Skoro należy, wstawiam go tu. Zamiast y wstawiam ósemkę, a zamiast x, patrzcie, x jest ujemny, zamiast x wstawiam minus czwórkę, tylko pamiętajcie, że jest do kwadratu cała. I teraz mam 8 równa się a razy 16, bo coś do potęgi parzystej powoduje, że minus znika, więc będzie 16. Dzielę na 16, wyjdzie a równa się 8 szesnastych. Można trochę skrócić. Ostatecznie wychodzi odpowiedź, że on wynosi 1 druga. Jeżeli ktoś lubi pisać tak, że to jest 5 dziesiątych, niech tak sobie pisze. Obie są prawidłowe odpowiedzi. Może być polecenie, żeby naszkicować wykres funkcji takiej. Jeżeli dziedzina jest taka. No spoko, dziedzina jest taka. Dziedzina oznacza ten zakres x-ów. Funkcja jest taka, mamy ją naszkicować. Żeby naszkicować, wystarczy tabelę zrobić. Tutaj nie musi być jakaś skomplikowana tabela, wystarczy ta podstawowa. Przypominam, że gdyby tu był ułamek, na przykład byłoby 1 trzecia x kwadrat, to wypadałoby wziąć takie x-y, żeby się potem skróciły z tą trójką, więc wypadałoby wziąć minus 3,03. Ja robię taką, bo tutaj jest zwykła cyferka. Patrzcie, wstawiam za x, wstawiam minus 1 tutaj. Za x wstawiam minus 1. To będzie minus 2 razy 1, to jest po prostu minus 2. Teraz za x wstawiam 0. Jak wstawiam 0, to nie trzeba liczyć, wystarczy zasłonić palcem, wychodzi 0. Jak teraz wstawię za x jedynkę, to będzie minus 2 razy 1 do kwadratu, to też jest wciąż minus 2. Mamy taką funkcję, wystarczy ją naszkicować teraz. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz. Co kratkę robię? Skok co kratkę może być. Jak chcecie, możecie wziąć szerszy skok. Dobra. 0, 0 jest tu. Ten punkt już naniosłem. Teraz minus 1, minus 2 jest tu. Mam naniesiony. Teraz ten. 1 i minus 2. 1, minus 2. Ta funkcja wygląda w ten sposób. Gdybym chciał dokładniej jeszcze narysować, powinienem zrobić więcej liczb. Sprawdzić minus 2 i 2, minus 3 i 3. Dzięki temu będę miał więcej parametrów określających dokładnie, jak ją naszkicować. Tak raczej wystarczy. Tylko słuchajcie, ważne jest to, żebyście, skoro oni narzucili granicę, uwzględnili tą granicę w tabeli. Minus 1 mam, 2 jeszcze powinna być uwzględniona, więc wypadałoby jeszcze 2 policzyć. Policzę 2. Za x wstawiam 2. To jest minus 8. Tego nie sprawdzałem, sprawdziłem 2. Dla 2, patrzcie, raz, 2 jest minus 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O tu. Tu jest ten punkt, czyli ta parabola wygląda w ten sposób. Całkiem dobrze ją narysowałem, mimo że nie wiedziałem, że ten punkt tutaj leży. I teraz pamiętajcie, że oni prosili, żeby naszkicować tylko w tym przedziale, więc taka jakby, to jest takie ograniczenie. Od minus 1 jest barierą. Minus 1 i 2. To jest w tym przedziale czerwonym, w tym ciasnym, powinniśmy ją naszkicować. Więc jeżeli byśmy chcieli prawidłowo naszkicować, ona powinna lecieć tak naprawdę odtąd dotąd. I 2 jest otwarta, więc tu powinna być kropka otwarta. A tu minus 1 jest domknięta, więc minus 1 ma kropkę zamalowaną. Kropka zamalowana oznacza, że jeszcze dotyka ją, czyli spełnia, a kropka otwarta oznacza, że nigdy nie osiągnie minus 8, czyli nie osiągnie minus 8, bo nie dotyka 2 na x.
W ten sposób, czyli o taki wykres należałoby narysować, czyli on by wyglądał tak. Kropka otwarta, kropka zamalowana. Dobra. No i to tyle. Moglibyśmy podać, gdzie ona rośnie, gdzie maleje. Ona rośnie tu, w przedziale od minus 1 do 0, a potem maleje od 0 do 2. Dlaczego tak? Bo kazali nam tylko w tym obszarze rozpatrywać. Teraz przesuwanie funkcji. Też na szybko, bo to przypomnienie jest. Chciałem po pół godziny na filmik, ale nie wiem, czy zdążę w pół godziny wszystko zrobić to, co chciałem. Przesuwanie wykresu po osi OX i OY. Mamy na przykład taką funkcję naszkicować. Albo taką. Jeżeli takie coś poproszą Was, żeby naszkicować, możecie robić tabelę, tylko musielibyście dużo się bawić. Wystarczyłoby sporządzić tabelę tylko dlatego. Dlaczego? Bo to jest to samo. Wystarczy tylko dla tego członu zrobić tabelę, czyli taką tabelę wystarczy policzyć. Może być, wiecie, minus 1,01 standardowo. Wystarczy taką tabelę zrobić. Zresztą ona była tu zrobiona. Aby teraz powiedzieć, co się z nią będzie działo, czyli wiemy już, że ona wygląda jakoś tak. Pamiętajcie, że jak będziecie robić na sprawdzianie, to musicie dokładnie wszystkie punkty, w sensie powinniście pozaznaczać, że no, dla dwójki ma tą ósemkę, minus ósemkę, powinno się dokładnie robić. I teraz mam naszkicowaną tą funkcję, a oni kazali mi całą tą naszkicować. To jest praktycznie to samo, tylko że minus 4, zobaczcie, jeżeli coś jest poza obszarem, to jest x kwadrat, to stanowi taką jedność. I to jest, ta minus 4 jest poza tym x-em. To znaczy, że przesuwamy albo w górę, albo w dół. Jeżeli będzie minus, to znaczy, że przesuwamy w dół. Każdy punkt bierzemy, o na przykład ten, i przesuwam go o 4 w dół. Raz, dwa, trzy, cztery. Ten punkt na przykład biorę. Raz, dwa, trzy, cztery. Ten punkt biorę. Raz, dwa, trzy, cztery. Rozumiecie? Każdy punkt o 4 w dół. I ostatecznie ona wygląda tak, że jest przesunięta w dół cała. Bo każdy punkt przesuwałem o 4 w dół. I w ten sposób ona wygląda. Jak już będziecie tak... Ważne jest, żeby tą czarną w miarę przyzwoicie naszkicować, bo potem wystarczy poobniżać o 4 w dół i wyjdzie Wam ta czerwona. I to byłaby cała ta naszkicowana. Gdyby poprosili, żeby naszkicować tą, to oznacza, że wystarczy tą naszkicować, tą czarną, i dwa do góry wziąć. Każdy punkt dwa do góry. Raz, dwa. Raz, dwa. To jest rysunek poglądowy oczywiście, ona by wyglądała w ten sposób. Bo za każdym razem o dwa w górę poszedłem. Dobra, wziąłem kolor, brakowało mi zielonego. To byłaby ta. To jest przesuwanie w górę i w dół, czyli jak coś stoi poza x-em. Jeżeli będziecie mieli, że coś stoi... Dobra, przywinę. Jeżeli coś stoi poza, przy x-ie, zobaczcie, tak, na przykład tak wygląda. Albo tak. To już stoi wewnątrz, widzicie, to jest całe do kwadratu. Oznacza to, że powinniśmy najpierw naszkicować samą tą, czyli wystarczyłoby 2x kwadrat naszkicować o tu, a tutaj wystarczyłoby naszkicować minus 2x kwadrat i potem się bawić w przesuwanie. Jak już mamy te dwie, jak mamy tabelę zrobioną i mamy naszkicowaną, naszkicuję, to pamiętajcie, to jest rysunek poglądowy, powinno się bardziej dokładnie robić, powinniśmy wszystkie punkty pozaznaczać. 0, 0, 1, 2, minus 1, 2, ona wygląda tak. To jest ta funkcja naszkicowana, o ta. I teraz plus 3. Jak będzie coś takiego, że wewnątrz nawiasu coś będzie napisane, to przesuwamy lewo-prawo. Jeżeli będzie napisane plus, to przesuwamy w lewo. Jeżeli będzie napisany minus, to przesuwamy w prawo. Czyli to jest trochę mylące w stosunku do tego, co tu było, bo tutaj plus oznaczał górę, a minus oznaczał dół.
tu się normalnie robi tak, jak jest napisane, a tu się robi przeciwnie niż jak jest napisane. Czyli jak jest plus, to przesuwasz w lewo. W lewo o 3. Czyli każdy punkt raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i tak dalej. I wychodzi ci taka funkcja. I to jest to. Całe to. Jakbyś chciał całe to naszkicować, to powinieneś najpierw naszkicować minus 2x kwadrat. Minus 2x kwadrat wygląda tak. I przesuwam ją o 2 w prawo. Każdy punkt biorę i 2 w prawo. Ona by wyglądała jakoś tak. Po prostu każdy punkt o 2 w prawo. I to jest przesuwanie. Bywa łączone przesuwanie. Bywa takie zadanie, że będziesz miał do wykonania taki wykres. No to tu wystarczy, że najpierw naszkicujesz taką. Taką funkcję nie jest problem naszkicować. Tabelę, przypominam, że tutaj wypadałoby zrobić tabelę taką, żeby dwójki się skracały. Więc wezmę taką tabelę. Możecie sobie sprawdzić, jak podstawi się minus dwójkę, to będzie czwórka. Czwórka się skraca z dwójką, wyjdzie tyle. Jak wstawię 0, to wyjdzie 0. Jak wstawię 2, to wyjdzie 2. Możecie to sobie obliczyć. I wykonujemy taką tabelę. Wykonaliśmy tabelę. Teraz nanosimy te punkty. Pamiętajcie, żeby podpisać osie i chociaż pozaznaczać po jednym punkcie, żeby każdy wiedział, jak sprawdzać. Jak tak się już zaznaczy, to wystarczy. Minus 2, 2, 0, 0, 2, 2. 2, 2. O, tu jest 2, 2. Ten był błędny. Tak wygląda. Czyli ta funkcja wygląda w ten sposób. Jest trochę szersza. Dlaczego jest trochę szersza? Bo to jest małe przy icie. Dobra, mamy tom. A oni poprosili, żeby naszkicować całą tom. No to teraz patrzcie, skoro mamy tom, przesuwam ją o 3 w prawo i 2 do góry. Bo to oznacza przesuwanie lewo-prawo, a to oznacza górę-dół. 3 w prawo, raz, 2, 3 i 2 do góry. Ten punkt przesunąłem tu i tu. Teraz ten. Raz, 2, 3, raz, 2. I teraz ten. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. I otrzymuję ostatecznie odpowiedź do tego, co oni chcieli. Oto całą tą naszkicowałem. Tak się robi przesuwanie w lewo i w prawo. I to wystarczy jako jeden przykład rozpatrzyć. Dobra. Teraz takie polecenie. Jak należałoby przesunąć taką funkcję, albo właściwie wiecie co, zrobię to tutaj. Jak należałoby przesunąć taką funkcję, czy tam parabolę, aby otrzymać taki wzór. To łatwa sprawa jest. No właśnie trzeba naszkicować tą i przesunąć ją 5 w lewo i 2 w dół. I tylko tak wystarczy napisać. 5 w lewo i 2 w dół. I macie zrobione zadanie. Chyba, że byłoby jeszcze prośba, żeby podać współrzędne wierzchołka. O tym zapomniałem wcześniej wspomnieć. Współrzędne wierzchołka kazali podać. Czyli gdzie się znajduje o ten tutaj, ten czubek. Widzicie, on był na początku w 0, 0, a potem go przesunąłem po x o 3, a po y o 2. To jest przesuwanie w górę dół, to oznacza, że po y, a to w lewo, w prawo, czyli po x. Czyli wierzchołek znalazł się na 3,2. Czyli tu wierzchołek byłby 3,2. Bo współrzędna x-owa wynosi 3, a współrzędna y-owa wynosi 2. 3, 2. Zgadza się. To ten wierzchołek miałby w minus 5 i minus 2. Dlaczego? Bo przesunąłem 5 w lewo i 2 w dół. To jest wierzchołek. Gdyby pokazali podać przedziały monotoniczności tej czerwonej, o tej całej, to ona maleje do trójki. Od minus nieskończoności do trójki maleje, a potem jest rosnąca dla x-ów należących. Rosnąca jest dla x-ów należących odtąd do nieskończoności. Od trójki do nieskończoności. Czyli zobaczcie, ta trójka domknięta. Czyli te przesuwanie po x-ie mówi wam też, jak się zmienia przedział monotoniczności. On się przesunął. Wcześniej był w 0, 0. Od minus nieskończoności do zera, od zera do plus nieskończoności, teraz uległ przesunięciu. A to określa zbiór wartości. Bo gdyby poprosili was, żeby tą czerwoną podać, jaki jest jej zbiór wartości,
to podalibyście, że jest, ona się zaczyna odtąd i leci w górę. Czyli ona się zaczyna od dwójki i leci do plus nieskończoności. Czyli to określa, jak się zmienia zbiór wartości, czy tam Y maksymalny albo minimalny, a to określa, jak się zmienia dziedzina, czy tam przedział monotoniczności, albo współrzędne wierzchołka x-owe, jak się przesuwa. O, te rzeczy można wywnioskować z tego wszystkiego. I teraz jest coś takiego jak postać kanoniczna funkcji y albo f od x, różnie się pisze, to nie ma znaczenia. Ona wygląda tak. To jest postać kanoniczna, bo taka postać to jest postać ogólna. My wcześniej się zajmowaliśmy tylko tą. Taką uproszczoną wersją. Normalnie funkcje kwadratowe będą miały człon x kwadrat, x i c. Wyraz wolny czasami jest 0, czasami to jest 0. Ale chodzi o to, że zawsze da radę sprowadzić do postaci kanonicznej. I ta kanoniczna właśnie zawiera w sobie współrzędne wierzchołka x-owe i współrzędne wierzchołka y-owe. I to p wynosi tyle, a to q wynosi tyle. Nauczymy się tego liczyć jeszcze dalej. B przez 2a. B, czyli jak, gdybyśmy mieli taką postać, bez problemu możemy z tej postaci doprowadzić do tej. Stosując wzór na p i na q. Delta to się nazywa wyróżnik trójmianu kwadratowego. Ten wyróżnik ma taką postać. I tą deltę też bez problemu byśmy stąd policzyli. Potem wrzucilibyśmy ją tu. Otrzymalibyśmy q i to q się wstawia tu. Czyli w sumie to p i q określa, jak tak naprawdę będzie przesuwana zwykła funkcja x kwadrat. A x kwadrat będzie przesunięte o p w prawo i q do góry. Czasami tu się zmienia znak, czasami tu, to wtedy znaczy, że przesuwa się nie w prawo, tylko w lewo się przesuwa, jak będzie plus. Jak będzie tutaj minus, to będzie znaczyło, że się w dół przesuwa. Dobra, czyli z tej postaci kanonicznej tak naprawdę można odczytać współrzędne wierzchołka p i q. To jest dokładnie to, co wcześniej tu zrobiłem. Odczytałem p i q. Widzicie? P było z minusem. Bo normalnie tu standardowo jest minus, a z racji tego, że tu jest plus, to znaczy, że no, przeciwnie się przesuwa, więc no, minus 5. Dobra. Może być polecenie, żebyś podał zbiór wartości, przedziały monotoniczności i współrzędne wierzchołka paraboli, na przykład właśnie tej. No to już podałem. Zbiór wartości to był ten czerwony. Przedziały monotoniczności to były te czarne. Pamiętajcie, kiedy jest rosnąca, kiedy jest malejąca i tak dalej. Gdyby poprosić, żeby taką naszkicować. To w sumie wystarczyłoby pamiętać, że wystarczy tą naszkicować i przesunąć ją o 5 do góry. Czyli jakbyśmy naszkicowali tą, to ona by wyglądała mniej więcej tak. O tak. I potem 5 do góry. Raz, dwa, do góry przesunąłem i powstała mi ta. Pamiętajcie, to jest rysunek poglądowy, żeby załapać, o co chodzi. O 5 do góry. Otrzymałem całą tą czerwoną. Widzimy, że współrzędne wierzchołka to jest 0 i 5. Dlaczego jest 0? Bo na x się w ogóle nie przesuwałem. Przesuwam się tylko na y. Więc x wciąż był 0. O, tutaj był 0. Przesunąłem go o 5 do góry. To są współrzędne wierzchołka. I gdyby była taka, no to wystarczyłoby naszkicować tą. Ona szczerze wygląda tak samo jak ta. Pamiętajcie, żeby podać chociaż... No, wykonujcie to dokładniej. To jest taka lekcja powtórzeniowa, więc my już powinniśmy to umieć działać na tym. Jeden w lewo przesuwam, bo tu jest napisane plus, to się robi przeciwnie. Jeden w lewo i trzy w dół. Jeden w lewo i trzy w dół. Czyli zwróćcie uwagę, każdy punkt przesunąłem w lewo o 1 i 3 w dół. Ona będzie wyglądać mniej więcej tak. Jej wierzchołek znajduje się na minus 1 i na minus 3. Bo przesunąłem o 1 w lewo po x, a po y przesunąłem o minus 3, czyli jej wierzchołek przesunąłem właśnie, więc współrzędne wierzchołka się zmieniły. Zbiór wartości też się zmienił.
zbiór wartości, gdybym miał podać tej czerwonej, to jest od minus nieskończoności do minus trójki. To określa zbiór wartości. A przedziały monotoniczności, kiedy jest rosnąca, kiedy jest malejąca, bazują na tym. Zobaczcie, ona leci od minus nieskończoności do dotąd, czyli do minus, od minus nieskończoności do minus jedynki. Jest rosnąca, a potem jest od jedynki, od minus jedynki do plus nieskończoności. Bo jak patrzę w prawo, to ona maleje, widzicie? Ona leci od minus jedynki do plus nieskończoności, jest malejąca. Czyli to określa tak naprawdę przedziały monotoniczności, a to zbiór wartości. Dobra. Co jeszcze? Aha, przedstawianie funkcji w postaci kanonicznej ogólnej. Słuchajcie, jak będziecie mieli taką postać i poproszą was, żeby zapisać to w postaci ogólnej, to musicie powymnażać. Pamiętajcie o takich wzorach skróconego mnożenia, które są znane na karcie wzorów. On jest taki albo taki. I tu właśnie cały ten człon powinienem skorzystać i z tego rozpisać. Ja już potem nie będę ich powtarzał, tylko potem będę od razu to w głowie robił. Zapamiętajcie, te wzory są na pierwszej albo drugiej stronie. Jakoś tak, wzory skróconego mnożenia, jak znajdziecie na karcie wzorów, to tak właśnie będą napisane. Patrzcie, minus trójkę na razie zostawiam. Zajmuję się całym nawiasem. Zgodnie z tym, moim x-em jest literka A. Moim A jest literka X, a moim B jest literka 4, cyferka. Widzicie? A to jest X, a B to jest czwórka. Podstawiam tutaj. Patrzcie, A kwadrat odjąć 2 razy A razy B, dodać B kwadrat. Na razie przepiszę, minus 2. To jest minus 2 razy x razy 4, to jest minus 8x. 4 do kwadratu to 16. I dopiero teraz minus trójkę wrzucam tu, tu i tu. Wrzucam ją. Będzie minus 3x kwadrat plus 24x minus 3 razy 16, to pewnie będzie 48, ale warto sprawdzić. I dodać 7. I teraz porządkuję ją. To jest pierwsze, to jest drugie. Zawsze od najwyższej potęgi się zaczyna. A to jest trzecie. Minus 41, bo odjąłem. Minus 48 dodać 7 to jest minus 41. I wyszedł mi taki wynik. I to jest, doprowadziłem z postaci kanonicznej do ogólnej. Jeżeli chcesz, możesz się bawić w ten sposób, że to jest minus trójka zostaje, a ten nawias rozpisuje jako nawias razy nawias. Spoko. I wtedy robisz, pamiętaj, że ta minus trójka nadal zostaje przed i wtedy robisz nawias każdy z każdym i wyjdzie ci na pewno też to. To jest większa robota, ale też prawidłowa. Lepiej skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. Teraz na odwrót. Mamy napisaną postać ogólną i chcą, żebyśmy doprowadzili do postaci kanonicznej. Nauczę jednej właściwej metody, bo nie ma czasu na powtórki już jak robimy. Słuchajcie, żeby naszkicować w postaci kanonicznej, no to wiecie, istotne było to, że postać kanoniczna wygląda w ten sposób. I P jest tyle, a Q jest tyle. I jeszcze delta wynosi tyle. B kwadrat minus 4AC. Fajnie. Zobaczcie. A już znam, tu jest A. Powinniśmy sobie wypisać, że A jest 2, B jest 4, a C jest minus 5. Mam wypisane ABC. Policzę sobie P. P to jest minus B przez 2 razy A. Tu wychodzi minus 1. Już mam P policzone. Teraz wypadałoby Q policzyć, ale żeby Q policzyć, muszę znać deltę. Liczę deltę. B kwadrat to do kwadratu odjąć 4 razy A razy C. To jest 16, dodać, bo minus razy minus daje plus.
4 razy 2 razy 5 to jest 40. Razem wychodzi 56. Nikt nie mówił, że wyjdą ładne pierwiastki. Czasami wychodzą, no, dziwne. Aha, tu akurat nie ma pierwiastka. Sorry, już się wkręciłem, że robię miejsca zerowe. Liczę Q. Minus delta przez 4 razy A. Czyli minus 56 przez 8. Minus 56 przez 8 to jest minus 7. I mam policzone Q. Mogę wrócić do tej postaci. Wracam do niej. Y równa się A razy X odjąć P. P jest ujemne. Jest X odjąć minus 1, to będzie plus 1. Do kwadratu dodać Q. Ale Q jest ujemne, więc piszę minus 7. Mam postać kanoniczną. To jest też jedno z ważniejszych zadań, żeby to umieć robić. Pamiętajcie, że to się nazywa, ta delta, to się nazywa wyróżnik trójmianu kwadratowego. Gdyby poprosili nas, żeby podać współrzędne wierzchołka, to z tego już bez problemu można współrzędne wierzchołka odczytać. Tylko pamiętajcie, że ten odczytuje się z przeciwnym znakiem. Czyli współrzędna wierzchołka to jest minus 1 i minus 7. I mamy kolejny fajny przykład zrobiony tak naprawdę. Co tu jeszcze jest? Aha, mamy taką funkcję. To chyba zajmie 45 minut te powtórzenie, ale to jest powtórzenie do kartkówki, więc bez problemu ją napiszecie, jak obejrzycie to. Do tej funkcji należy taki punkt. Mamy wyznaczyć C i zapisać w postaci kanonicznej. Żeby wyznaczyć C, a wiemy, że ten punkt należy, to wystarczy po prostu ten punkt wstawić, czyli wrzucam go tu. Zamiast Y wstawiam czwórkę, to jest Y, a zamiast X wstawiam jedynkę. Patrzcie, 2 razy 1 do kwadratu, odjąć 4 razy 1, dodać C. Liczę sobie. Stąd wychodzi dwójka. Stąd wychodzi minus czwórka. No i tyle. 2 odjąć 4 to minus 2. Szczerze mogłem wszystko już poprzerzucać. Jak przerzucę minus 2 na prawą stronę, to będę miał plus 2, będę miał razem 6. To jest to samo, co tak. No bo przerzuciłem minus 2, wyszło mi to. Ale no, 6 równa się C. No to znaczy, że C równa się 6. Policzyłem C. I zobaczcie, mam już taką funkcję, bo wracam do niej. I podstawiam zamiast C 6. Już wiem, że jest moim A jest tyle, moim B jest tyle, a moim C jest tyle. I kazali zapisać w postaci kanonicznej, czyli tej. No i znowu musicie, pamiętajcie, że A już znasz. Znowu musisz P policzyć. I Q, a żeby Q policzyć, musisz policzyć deltę. No i sobie to sprawdźcie i zapiszcie sobie w postaci kanonicznej. Już to robiłem teraz. Nie ma sensu, żebym to powtarzał, jak się robi. OK. Teraz jest polecenie. Oblicz współczynnik B funkcji takiej kwadratowej. Jeżeli osią symetrii jest taka prosta. Nie wspominałem wcześniej, ale oś symetrii, jak masz taki wykres, załóżmy, że ten szeroki, oś symetrii jest tu. Czyli oś symetrii to jest x wierzchołkowy. Bo oś symetrii to jest coś takiego, że jak potem możesz nałożyć na siebie. Bo ten punkcik poleci na ten i one się nałożą. Czyli osią symetrii jest wierzchołek funkcji. Tak samo tu, osią symetrii. Minus trójka, trójka, bo to się czyta z przeciwnym znakiem, to się czyta normalnie. No, trójka jest osią symetrii i tak dalej. O to chodzi w osi symetrii. I teraz to jest tak naprawdę nasz x wierzchołkowy. Skoro go znamy, możemy teraz, a znamy, b nie znamy, c znamy. To jest wierzchołek. Wierzchołek to było inaczej p. X wierzchołkowe to jest P. Y wierzchołkowe to jest Q. Q nie potrzebuje, zajmę się P. Zobaczcie, P wyszło mi minus 1, bo tak mi podali w zadaniu. Zamiast P, pamiętajcie, że wzór na P jest taki. Wstawiam tutaj. Zamiast P wstawiam to. I teraz minus B
przez 2 razy a równa się minus 1, bo ten minus 1 podali. Minus b przez 4 równa się minus 1. Mnożę razy 4 wyjdzie mi tak. Pozbywam się minusa. Mnożę albo dzielę przez minus. Wyszło mi b. No i tyle. I to była taka prośba, żeby policzyć b. Czyli pamiętajcie, że jeżeli wam podadzą oś symetrii, to znaczy, że to jest inaczej x wierzchołkowe, a x wierzchołkowe to jest inaczej p, a wzór na p jest znany. I bez problemu coś tam policzycie. Teraz jest polecenie, że wykresem funkcji jest parabola o takim wierzchołku i wiadomo, że taki punkt należy do niej, do tej paraboli. Poprosili, żeby zapisać wzór w postaci kanonicznej i ogólnej. Jeżeli mamy wierzchołek podany i p. Słuchajcie, przypomnijcie sobie, że jeżeli postać kanoniczna ma taką postać i pamiętajcie, że ona, tutaj musi być kwadrat, ona tak naprawdę ma tutaj x wierzchołkowe, tu y wierzchołkowe. My mamy podane współrzędne wierzchołka. X wierzchołkowe wynosi minus 1, a y wierzchołkowe wynosi minus 6. Czyli to jest inaczej p i q. Podali nam p i q. Wystarczy, że tu wstawię. Patrz. X minus p. P jest tyle. P jest minus 1, ale tu jest jeszcze minus, to będzie plus 1. I tutaj q wstawiam. Q jest minus 6. Spoko. Doprowadziłem już do takiej postaci tylko dzięki temu, że współrzędne wierzchołka mi podali. Teraz wstawiam ten punkt. Muszę go w końcu wykorzystać, bo tak, zajmowałem się cały czas wierzchołkiem. Teraz się zajmę tym punktem. Zamiast x i zamiast y mogę wstawić tu. Zamiast y wstawiam minus 4, a zamiast x wstawiam minus 2. Dlaczego? No bo zamiast x mam wstawić to, zamiast y to i wstawiam po prostu. Dobra. A tu jest minus 2 dodać 1, to jest minus 1 do kwadratu. Słuchajcie, minus 1 do kwadratu to jest 1. A razy 1 to wciąż jest a. 6 przerzucam, będzie plus 6. I wyszło mi 2 równa się a. Wyszła mi odpowiedź, ile wynosi a. Mogę się cofnąć do postaci kanonicznej. Y równa się a razy x dodać 1 do kwadratu, odjąć 6. Widzicie, podstawiłem zamiast a to. Mam postać kanoniczną, o to mnie poprosili. Jeszcze poprosili w zadaniu, żeby doprowadzić do postaci ogólnej. Pamiętacie, jak się doprowadza? Już to wcześniej mówiłem. Trzeba to rozpisać zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia takim. I potem tą dwójkę wrzucić tu, tu i tu. I jeszcze uprościć, bo 2 odjąć 6 to jest minus 4. Taka odpowiedź jest. To jest postać ogólna. Pamiętajcie, żeby to powinno się elegancko pisać, tak jak wcześniej to tłumaczyłem, ale tak też wystarczy. To jest postać ogólna. Dobra, co tam jeszcze mamy? Mamy wyznaczyć współczynniki ABC. Czyli praktycznie nic nie znamy. Ale wiadomo, że wykresem funkcji jest parabola, która ma wierzchołek taki, a punkt taki. Czyli generalnie chcą, żeby znowu to samo zrobić, tylko tym razem więcej szukanych jest. Skoro podali ci wierzchołek, to znaczy, że możesz napisać wszystko w postaci kanonicznej. X minus p do kwadratu dodać q, tak? Bo to jest p, a to jest q, pamiętajcie. Spoko. No i co? Wystarczy teraz ten punkt wstawić x i y tu. Zamiast y wstawiam 2, a zamiast x wstawiam 1. Wstawiłem tu, liczę dalej. 1 odjąć 2 to jest minus 1, ale minus 1 do kwadratu to jest 1. Z tego zostanie po prostu a. Czwórkę przerzucam na lewo i wyszło mi, że a równa się minus 2. Wracam do postaci kanonicznej. A razy x minus p do kwadratu dodać q, tak? Zobaczcie, cofnąłem się do tej postaci, bo podstawiłem zamiast literki a. To podstawiłem i wyszło mi to. Teraz, żeby policzyć ABC, widzimy, to jest postać ogólna. My mamy kanoniczną, bo na kanonicznej najłatwiej zaczynać, jeżeli podali ci wierzchołek.
Wystarczy powymnażać. Zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia zajmę się najpierw nawiasem. To do kwadratu odjąć 2 razy a razy b, tyle. Dodać b do kwadratu, czyli tyle. I teraz minus 2 wrzucam. Tak, po prostu zrobiłem to ze wzoru skróconego mnożenia, który pokazywałem wcześniej. Powiedziałem, żeby się go nauczyć, bo on będzie cały czas używany. O tu. Minus 2 wrzucam do tego. Do tego to będzie plus 8x. I do tego będzie minus 8. Dodać 4. Jeszcze trochę poskracam. Mam postać ogólną i z niej mogę odczytać, ile jest a, to jest a, ile jest b, ile jest c. Pamiętajcie, że tak jest najłatwiej. Jakby poproszą was, żeby odczytać, ile wynosi a, b, c, no to logiczne, że musimy taką postać mieć. A skoro podali wierzchołek, to znaczy, że najlepiej zacząć od postaci kanonicznej i potem ją rozmienić na ogólną. Dobra, teraz tu jeszcze zmieszczę, bo to już ostatnie zadanie. Zapisz taki wzór funkcji w postaci kanonicznej. Jeżeli jej wykresem jest parabola o wierzchołku, którego pierwsza współrzędna wynosi x wierzchołkowe równa się tyle. Słuchajcie, podali nam x wierzchołkowe, to znaczy, że podali tak nam naprawdę p. Podali nam p. Postaci kanonicznej nie za bardzo rozpiszę, bo żeby zapisać postać kanoniczną, musiałbym znać oprócz p, jeszcze przydałoby się q. No nie znam q, ale wiem, że wzór na p jest taki. Fajnie, to znaczy, że moje to jest p. To znaczy, że minus 6 równa się tyle. I teraz 2 razy a jest nieznane. Ale b jest plus 6, tu ma być minus, czyli będzie minus 6. Mnożę razy 2a, będę miał minus 6 razy 2a, równa się minus 6, bo ta dwójka po prostu leci tutaj. Tutaj mogę teraz, mógłbym tu wymnożyć i potem podzielić, ale mogę najpierw podzielić na minus 6. Obojętnie, mogę podzielić na minus 6, ona mi stąd zniknie, ta minus 6. Minus 6 przez minus 6 to jest 1 i teraz mogę na 2. Nie musicie takiej kolejności się, możecie tak zapisać, albo tak. Sami sobie wybierzcie, jaki wolicie zapis. Ale moglibyście najpierw napisać, że tu jest minus 12, a równa się minus 6 i teraz podzielić na minus 12. Wyjdzie wam taki sam wynik. Nieważne, jaki obierzecie metodę liczenia, sami sobie wybierzcie. Wyszło mi a. Spoko. Oni chcieli, żeby podać postaci kanonicznej, a już znam. Postać kanoniczna jest taka, patrzcie, f od x równa się a, x odjąć p, p znam, odjąć p to będzie plus 6, dodać q. Musimy znaleźć q. Q możemy znaleźć z tego wzoru, minus delta przez 4a. Pamiętajcie, że delta wynosi tyle. Będzie trochę roboty, ale wyjdzie. Sorry, że tak ciasno jest, ale nie chcę po prostu przewijać na drugą stronę. Delta to jest b kwadrat, czyli to 6 do kwadratu odjąć 4 razy a, jedna druga jest a, razy c. C jest minus 8. 6 do kwadratu to 36, minus razy minus da plus. Czwórka się trochę skróci z dwójką, wyjdzie tu dwójka. 2 razy 8 to 16. Wyszła mi delta 52. Spoko. Delta wyszła 52. Pamiętajcie, że ja potrzebuję q. Czyli z tą deltą muszę się tu cofnąć. Będę miał minus delta przez 4 razy a. Czwórka się trochę skróci z dwójką, wyjdzie dwójka. Minus 52 przez 2 to jest minus 26. No i mam policzone q, że wyszło mi q minus 26. To teraz mogę się cofnąć do tej postaci i napisać prawidłowo, tutaj wyżej, że postać kanoniczna wygląda następująco.
i zamiast Q wstawiam minus 26 i wychodzi tyle. I to jest koniec całego powtórzenia do kilku tematów. Jeszcze będą dwa takie powtórzenia, żeby wszystko ogarnąć. Dzięki za uwagę.